Przypomnijmy, że to właśnie spółka Termy Cieplickie jest bezpośrednim podmiotem, który zarządza zarówno stadionem, halą sportową oraz hotelem. Wspomniany kompleks nazywa się Park Sportowy Złotnicza. Miasto z kolei, które jest właścicielem tych obiektów, nakazało spółce podjęcie takich działań, które miałyby wyeliminować problem zarówno zalegającej wody na murawie, jak i awarii oświetlenia. To są decyzje, które muszą być podjęte przez właściciela stadionu, czyli miasto, w porozumieniu z wykonawcą, czyli firmą Tamex. My mamy bardzo duże, mamy bardzo duże roszczenia co do firmy Tamex, dlatego że naszym zdaniem wykonawca nie podchodzi do tego w sposób rzetelny. Bo jeżeli nawet popełnione zostały pewne błędy, o których firma została poinformowana, to wykonawca powinien te błędy naprawić. Nie powinien z nami dyskutować na tej zasadzie, że my kosimy stadion na przykład nie taką kosiaką, albo nie takim nożem, albo nawóz jest nie taki. Według nieoficjalnych informacji, które częściowo przed naszą kamerą potwierdzi Miłosz Sajnok, pod warstwą trawy na głównej płycie boiska znajduje się mieszanka ziemi, cementu i betonowych odpadów. To wszystko może mieć główny wpływ na zaleganie wody na murawie. Ta opinia, która jest w tej chwili wykonana, mówi o tym, że jest przegęszczona nawierzchnia stadionu od 3 do 4 razy. Ty tego nikt nigdy nie ukrywał. Takie są fakty ustalone przez profesora pana Wolskiego, który taką opinię dla miasta przygotował. Tam był wskazany plan naprawczy, jak tą nawierzchnię rozgęścić. Ten plan nie może być w ogóle zrealizowany, ponieważ firmy odmawiają wykonywania tych prac, bo te prace niszczą po prostu sprzęt. O tym też były informacje mówione całkowicie jasno. W tej chwili ta ekspertyza pana profesora będzie powtórzona. W przyszłym tygodniu ponownie powrócimy do tematu stadionu miejskiego, gdyż w czwartek 3 grudnia o godzinie 9 w ratuszu rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, zwołana przez kluby radnych PiS i PO.